Cześć, dziękujemy, że jest już Was z nami ponad 500. Bardzo to dla nas dużo znaczy i cieszymy się, że możemy dzielić się z Wami naszą pasją. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs, w którym do wygrania będzie paczka niespodzianka smakołyków prosto z Turcji, w której nadal jesteśmy. Skompletujemy ją i przywieziemy dla Was już niebawem. Zasady konkursu będą takie, że wystarczy, że będziecie naszymi subskrybentami i wpiszecie w komentarz pod tym filmem odpowiedź na pytanie. Czas na to będzie do niedzieli, do końca dnia niedzieli 29 maja, także czekamy na to. Pytanie konkursowe jest następujące. Ile dni do dzisiaj, czyli do 21 maja 2022 roku, spędziła Ewelina w Turcji? Dni. Dni, tak. Czyli wpisujcie po prostu liczbą dni i ten, kto będzie najbliżej tej właściwej liczby, wygrywa nagrodę, którą wyślemy do Was, jak wrócimy tylko do Polski. Tak, tu jeszcze w opisie filmu za chwilkę będzie jeszcze raz pytanie oraz zasady konkursu. Tak. Na koniec chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi planami na najbliższy czas i do końca roku, bo plany są duże co do podróży. Możemy powiedzieć, że opuszczamy już za chwilę Turcję i jedziemy do Grecji. Natomiast w Grecji nie będziemy już przebywać w hotelach all inclusive, tylko będziemy starać odkryć się miejsca, które zainspirują Was do spędzenia w nich wakacji. Jedziemy tam samochodem, także dotrzeć w te miejsce na pewno będzie można samochodem, ale tak jak patrzę po mapie, to też niedaleko są w sumie lotniska, więc jeżeli chcielibyście przylecieć i jakiś transfer sobie ogarnąć, to też będzie można w nie dotrzeć. I to jest plan na najbliższe miesiąc, półtora, później wracamy do Polski na jakiś czas, a na jesieni też planujemy pojechać do Grecji i Turcji. Na pewno jeszcze myślimy nad jakimś jednym, dwoma krajami w międzyczasie. No i na końcówkę roku szykujemy prawdziwą petardę, także oglądajcie nas, dzięki, że jesteście. Wiele naprawdę to dla nas znaczy, daje motywację i mam nadzieję, że nabieracie inspiracji do podróży i też powiem, macie coraz mniejsze obawy do podróży z dziećmi, bo naprawdę nie ma się czego bać, tylko trzeba się odpowiednio przygotować i też po to tu jesteśmy, żeby Wam w tym pomóc. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, miłego weekendu, pozdrawiamy w dalszym ciągu ze słonecznej i upalnej Turcji. Cześć!